Piast Gliwice od 16 kolejek nie opuszcza fotela lidera Ekstraklasy. Wkrótce kończy się piłkarska przerwa zimowa. Już w sobotę gliwiczanie zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Trener Piasta Radosław Latal nie ukrywa, że jest zadowolony z okresu przygotowawczego oraz ze wzmocnień. W styczniu kadrę Piasta zasiliło 4 zawodników, obrońca, 2 pomocników oraz napastnik. Szkoleniowiec przyznaje, że wyjściową jedenastkę na najbliższy mecz ma już praktycznie wybraną. Tak, da decyzję tych. Ja tutaj z 80 do 90% już mniej więcej wiem, jakby ten skład miał wyglądać. Oczywiście mam tutaj jeszcze 2 takie kwestie otwarte, o których zadecyduję później. Tutaj wszystko będzie zależało od pogody i od stanu boiska, od temperatury. My nie wiemy, jak to boisko wygląda, nie wiemy, jaka będzie pogoda. Piast Gliwice do drugiej części sezonu przygotowywał się m.in. w Hiszpanii. Rozegrano tam kilka sparingów z mocnymi europejskimi drużynami. Jednym z najbardziej wymagających rywali był ukraiński Szachtar Donieck. Gliwiczanie przegrali 1-3, a bramkę dla Piasta zdobył Patryk Mraz. Piłkarz ten został wybrany najlepszym lewym obrońcą w Ekstraklasie. Czy w sobotę strzeli gola swojej byłej drużynie z Lubelszczyzny? Po prostu w tym zespole jest jakość i chcemy to pokazać. I w tej pierwszej kolejce i potem w tych następnych, ale myślę, że obawy nie mamy. Jednym z podstawowych piłkarzy Piasta jest Kamil Wacek. Pomocnik w Gliwicach spisuje się tak dobrze, że powołano go do reprezentacji Czech. Wacek zagrał w meczu z Polską. Nie ukrywa, że miał kilka propozycji zmiany klubu, jednak postanowił zostać w Gliwicach. Jak mówi, tutaj czuje się bardzo dobrze. Ja rzekam się... Szczerze mówiąc, myśląc o Euro, które będzie we Francji, postanowiłem zostać w Piaście. Ja z mojej strony zapewniam, że zrobię wszystko, żeby sobie wywalczyć taką szansę, ponieważ ta szansa tutaj zawsze jest. Mam nadzieję, że swoją dobrą grą pomogę Piastowi, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Piast ma spore szanse na Mistrzostwo Polski. Trener Radosław Latal studzi jednak emocje. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu, mówi szkoleniowiec. Przyprawiam się tak, abyśmy byli przyprawieni na każdy zapas. To są kwestie, o których my w ogóle w szatni nie rozmawiamy. Ja staram się przygotowywać zespół od meczu do meczu. Zawodnicy też do tego tak podchodzą. Ja staram się tutaj przedstawić wszystkim moim zawodnikom przed meczem sposób gry, który prezentuje nasz przeciwnik. My wszyscy wiemy, jak ta polska liga wygląda, więc my tutaj na razie skupiamy się na tych 9 meczach, które są przed nami. Później system jest taki, że jest kolejnych 7 meczów, to już będzie walka. Piast ma obecnie 5 punktów przewagi nad drugą w tabeli Legią, a aż 9 nad trzecią Krakowią. Przewaga stopnieje jednak w momencie podziału tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. Wówczas punkty dzielone są na pół. Przy okrzei głęboko wierzą jednak w sukces. Każdy piłkarz, który gra, dla niego sukces jest takim szczęściem dla niego. I ja mogę, myślę, że za całą drużynę powiedzieć, że my chcemy być szczęśliwi i celem każdego zawodnika jest wygrywanie meczów. My chcemy wygrywać, zrobimy wszystko, żeby to się udało. I nawet jeżeli by się nie udało, to chcemy po prostu mieć czyste sumienie, że zrobiliśmy jak najwięcej, potrafiliśmy. W najbliższą sobotę Piast zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, a mecz przy okrzei Gliwiczanie rozegrają 19 lutego o godzinie 20:30. Przeciwnikiem będzie Szczecińska Pogoń.